Trzeciej drogi prawnej nie ma. Natomiast mówimy jeszcze o następnym aspekcie, o aspekcie podmiotowym. Podmiotem na dzień dzisiejszy jest nauczycielskie kolegium języków obcych, które może wydawać dyplomy, i podmiotem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, i podmiotem jest również Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza. Jeżeli jest mowa, aby w perspektywie doprowadzić do utworzenia akademii, to należy emocje, które towarzyszą temu przedsięwzięciu od bardzo wielu miesięcy, a może nawet dłużej, wygasić i zastanowić się nad tym, co zostało to potocznie nazwane przez środowisko nauczycielskiego kolegium języków obcych, mapa drogową, tak? Trzeba stworzyć dojścia do tej sytuacji. I oczywiście powinniśmy rozmawiać o wypracowaniu mapy drogowej dla takiego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, Państwo będąc studentami, możecie rzeczywiście wymusić to, abyście ukończyli studia na takim statusie, jaki Wam zagwarantowano. To rzeczywiście możecie wymusić. Natomiast nie będzie nowego naboru, bo tu oczywiście podmiot prowadzący może zdecydować o tym, że nie będzie naboru, nawet w roku 2012, chociaż formalnie ten nabór jeszcze może być przeprowadzony w 2012. Ale może powiedzieć, że z względów takich, innych i tak dalej, naboru nie będzie. A więc, proszę Państwa, będzie wygaszanie tego podmiotu. Natomiast, ponieważ to spotkanie dzisiaj jest w dwóch częściach, to chciałbym zwrócić uwagę, proszę Państwa, że Pan Rektor Gawron na spotkaniu pierwszym, przepraszam, że ja zdradzam jakieś tajemnice i przedstawiam tutaj wynik spotkania kompetentów, w którym nie wszyscy uczestniczyli, ale powiedział, że nikt z kadry zatrudnionej w tej chwili w nauczycielskim kolegium języków obcych nie może się zaliczać do minimum kadrowego w kształceniu, proszę Państwa, przyszłych nauczycieli. To brzmi jak wyrok. Jeżeli Państwo stracą podmiotowość, jeżeli Państwo stracą podmiotowość, to wtedy oczywiście nie będziecie mieli nic do powiedzenia. Ja proponuję jako podstawę prawną ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i utworzenie kolegium uczelni. Przesłanki są w prawie i faktach do tej pory. Dwie uczelnie w Polsce w tej chwili, wielkie i publiczne, działają w strukturze kolegium, a nie wydziałów, gdzie mają podmiotowość elementy nietworzące. Wyższa Szkoła Handlowa i Uniwersytet Jagielloński, który ma kolegium medicum, jak Państwo chyba wiedzą, powstał z przyłączenia, ale na zasadach absolutnie partnerskich, byłej Akademii